Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Profi i gramy dzisiaj w Skyrima. Tu można wyjść na górę, ale jeszcze sprawdźmy ten oto kufarek. Elfie strzały, szmaragd, wytrych. Elfie buława, diadem. No i już mamy zbyt dużo żywych. To nie, to weźmy jeszcze to. Weźmy to. I dajmy to Lidii. Wciąż tu jestem. Chodź tu. Będę dźwigać twoje ciężary. I dobrze, bo mi się nie chce. Daj mi kilka rzeczy i... Też masz problem, żeby cokolwiek nieść. Zajebiście. Jak mu nie udzik? Dobra, co jeszcze co nieco się da wnieść. Otwórz na mistrz. Dobra. Żeby to chociaż gdzieś drgnęło, nie? Kurwa. O. Ale już wiemy, w którym miejscu. No pimpaj to! No ale co ja mam tu dodać, kurwa? Przecież to się nie opłaca w ogóle wtedy dodawać. Tu mam jeszcze do dodania, tu. A nie, kurde, w jakieś durne otwieranie zamku. Uczeń, no nie? I tu jest czarownik, ekspert, nie? I mistrzowski dopiero. To bez jaj. Nie można pieprząć w to i się otwiera. No ja pierdolę. Najgorsze jest to, że za każdym razem jak się ten wejdzie od tego shitu. Co to na prosto będzie? Serio? Ja się z tym tyle pierdoliłem. No i jeszcze zajebiste miejsce, no naprawdę. Tylko se skoczyć stąd na dół, nie? Tu jeszcze coś widziałem, jakieś wejście. Twoja stara. Kogo? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ciota. Nawet Lidia jest od ciebie lepsza, pierdoła. Jak tam Litka? Dałaś radę? O. Dała radę. Po chuj mi to. No widzisz już. Zresztą. Kuferek? Uczeń.
Fuck. Nawet na takim szczycie złamie. Wytrychnie. Pieczone ziemniaczki! Lubię pieczone ziemniaczki. Litka, no. Nie. Nikogo nie ma. Chyba coś słyszę. Ja też. Ciebie. Co za frajer. Ale dobry ludzi miał. Czy coś tu ciekawego mieliście? Kurwa, ognisko w domu. Lubenek chcę weź, kurwa. Do uszu najlepiej. Wszystko. Wow, gdzie tu mnie wywiało w ogóle z dupy. Daleko trochę. Ostrzegam, odsuń się. A. Nie trzeba było tu przyłazić. Smoczek! Lubię to. Chodź tu. Krwawy smok. Smoczek, chodź tu, poczulamy się. Gdzie poleciałeś? Chodź tu! Chodź tu, smoku! Kurwa, gdzie on tam leci? Chodź tu, ciulu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Dawaj smoczą duszę! Gdzie on leci, no? Chodź tu. No gdzie on tam poleciał? Co on jarał? Pieprzony smok, no. No nie da ci rady, bo nie ma go tu. Chodź tu, ciulu. No co za głupi smok, no. Już drugi raz mam tak, że obiłem smoka i... I chuj. No i patrzcie, on tam coś podpala, nie? A ja żeby go zabić, to bym musiał dymać dookoła. A nie, dobra, my jesteśmy na zewnątrz. Ha. Lol, ktoś tego smoka ostro ciśnie. What the fuck? Miodzio. A wydusz. A to kiciusie. Narzędzia, towary i broń. Ta jak się reklamuje, kurde. Która to? Ci może coś opyla, bo nie będę mógł się przeteleportować. Tyle lat żyję i jeszcze czegoś takiego nie dane mi. Może jest ma... Rozejrzyj się. Dobra, ma golda. Po pierwsze to shit trzeba sprzedać. To ci opylę. O, to się może przydać. To ci sprzedam, dopóki masz golda. To. 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 To.
Ile to jest? No to wszystkie mogę ci opylić. To nie. Czaszkę ci sprzedam, bo mi niepotrzebna. A tu co masz? To mogę kupić. To też się w sumie przyda. To. To też kupię. Oby twoja droga mogę biegać. Okej, dobrze. No niedaleko no to zostało, ale trzeba polecieć do białej grani i opylać wszystkie niepotrzebne itemki. Dobra, miodzie, jest dzień. Szukałem cię. Dostarczyć coś wprost do twych rąk. Znowu kurierniczy. Zobaczmy. List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest to chyba na tyle. Pojawił się. Muszę iść. Klucze, księgi. Wow, to żeś zaszało wziąłeś. A ten niżej? Bym też chciał przeczytać. A. Zimno zaszkodzi moim uprawom. Zawsze to samo jest. Dobra, gdzie ja idę? Tam. No jak to zamknięte? Ja pierdolę. Rozejrzyj się. Z pewnością... Siema. Trochę tego, trochę tamtego. Mało golda masz jak zwykle, ziomuś. I co widzę? Zwój. Standardowo już nie masz golda. Co za pała. Daj znać, jeśli dojrzysz coś. Jak się czujesz? Chujowo. Interesują cię moje składniki i mikstury? Nie. Już nie ma golda, nie? Jedną smoczą koździej sprzedałem i kurwa golda nie mam, nie? Do tej pory nie wiem po co mi te kości, no ale dobra. Chodź Lidia, wrzucimy to do kufra. Tudum, kim da się godzinę? Osłaniam cię. Dobra, dawaj itemy. Będę dźwigać twoje ciężary. Czy zgubisz? Ty przodem, ja za tobą. Tak mam duży udźwig. Lidia, no! Dobra, tu zostawiłem w sumie te. Po chuj mi ta miska.
Bo w sumie to też może się do czegoś przydać. Miskę wziąłem nawet, no bez jaj. Smacze kości zawsze najwięcej ważą. Patrzcie, już mam taki malutki udźwignię, nie? Ciśniemy z powrotem. Już pewnie noc znowu będzie. Dokładnie. 9. 10 godzin, a 11 się pchnęło. Styknie. Tam trzeba dymać. Jakaś skinia gdzieś tu jest jeszcze. Chyba na górze. Z jakiejś wieży strzelnicy im się poustawiali. Wilczek. Dzięki za skórę. Zaczekaj. Zanim wpuszczę cię do pękniny, musisz uiścić opłatę miejscową. Chyba ci pojebało. Za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Nie sądziłem, że zrobisz coś tak głupiego. Jeśli chcesz wejść, musisz współpracować. No ci wypierdolę i chcesz co. Chcesz uiścić opłatę miejscową? Nie chcesz wejść. Dobra. Gościu, chyba ci zapierdolę. Miłego spaceru do następnego miasta. Dobrze, mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Puszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. Kutafon. Myśli, że jest fajny kozak. A tu taki. Nie będę ci gol napłacił, który zdobyłem na Bugu. Znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Ekstra. Uważaj, nie znam cię. Gildia szukasz w pękninie kłopotu. Maven czarną różę. Na jedno skinienie jej nie mów. Ostatnią rzeczą, jakiej pod czarne róże. Ja jestem młot. Nie mogę pilnuję ignorować jedynym pewnie sposobem, więc co nie chcesz wiedzieć? Po prostu nie chcę twojego odejścia. Czy ja ci zdobądź ich zaufanie, a znajdziesz ich. Wow. Słyszał, jeszcze niedawno mieszkał tutaj w pęknini. Cóż, ma również... Pamiętaj, jeśli ona... Żartujesz? Kiedyś z... Jeśli chcesz do nich dołączyć, żartujesz? Mój brat, Elegia, pracuje w ich kryjówce. Młot. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie i z podwójnymi... A to nie można było wyjść tamtymi drzwiami? Piesa napchana, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś, co? Ach, liczysz na dar... Poza tym chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? Gorzej, kiedy przepadnie złota szansa. Mam małą robótkę, a w mojej branży pomocnym dłoni... Prosta sprawa. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pie... Potem podłożysz go brand szei tak, żeby niczego nie zauważył. Pewnie niegomość cały dzień będę na... Przyjdź do mnie, jeżeli czujesz, że to robota dla ciebie. Będę na targu z samego rana, lepiej też się tam pokaż. Nie ma potrzeby używać ich jako wymówki do nękania naszych klientów. Dobrze więc, Stalenie. Opuszczę. W którym miejscu się niejasno wyraziłem? Nie wykopujemy cię. Będę na targu z samego po rana. Po prostu... Z samego rana, ta? Tu jest targ chyba, z tego co rozumiem. Proszę.
Proszę, potrzebuję zaledwie septim. Nie mogę już O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Ale mikstury, ja pierniczę. Dobrze znów cię widzieć. Witaj, szacowny przyjacielu. Ja mam to niebocy ganić. Czy interesować cię wysokiej jakości kosztownościami? Ja pierniczę, no gość, porąbało cię. Za dnia, no to czekamy 23 godziny. No, czekajmy tak. W nocy by było łatwiej to pieprzyć, nie? Dobra, ale mamy jakąś tam miksturkę. Ja się jeszcze z wami tutaj pożegnam. Trzymajcie się i oczywiście do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Yo.